No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek nowego DLC, pierwszego DLC do Avatara Frontiers of Pandora o tytule Skybreaker, Łamacze Niebios. Moi drodzy, to będzie problematyczna seria. Aktualnie przetwarza się, gdy to nagrywam, pierwszy odcinek. Tą sekwencję nagrywam drugi raz. Powiem wam tak. Nie. W dół? Nie, ja chcę w górę. Tą sentencję nagrywam drugi raz, ponieważ komputer mi się zresetował podczas gry właśnie w Avatara. I teraz tak, o tyle o ile w poprzednim odcinku widzieliście, byliście świadkami skraszowania samej gry, tak tutaj, drodzy państwo, krasze komputera to były... Good catch! Lucky you were close. You've been busy, huh? Having fun? Krasze komputera podczas grania w ten tytuł były spowodowane dużym zapotrzebowaniem na moc karty graficznej. I teraz tak, rozwiązaniem tego problemu, który można było znaleźć na YouTubie, do tej pory, który można znaleźć, jest przede wszystkim włączenia... Zatrzymam tą myśl. I should have known you would be eager to compete. Planning to fling yourself from these cliffs? I will if you will. Child! The games are best as a spectator sport if you ask me. And you should. Sit here, with us. Share the zanke. I think our Sarantu friend is after something a little more exciting than our old stories. Actually, we were hoping you'd help us with the mural. The one to celebrate the games? They have started that already, have they? Come then. Let us see what we can salvage. I competed myself in the last games. So long ago. Yet the memories are fresh. I feel now as though I am that girl again. Full of energy and hope. She did not know darkness. We will make new memories now. No, rozwiązaniem tego problemu jest ustawienie wysokiej wydajności w ustawieniach Windowsa, jeśli chodzi o kartę graficzną. Teraz tak, sprawdźmy tutaj. Tu dostałem należące do Anufi nakrycie głowy z wielkich zawodów. Aktualnie moc tego to 221. Ja mam opaskę Sarentu, która ma 280, więc nie ma większego sensu, aby to zakładać, ponieważ w tym momencie zmniejszyłbym swoją moc, jeśli chodzi o postać. No, a wracając do tematu, to zmniejszając, znaczy włączając wspomnianą wydajność na karcie graficznej, powoduje problemy z OBS-em, ponieważ OBS w trakcie nagrywania bądź streamowania frizuje. Nie wierzę, że to mówię, ponieważ jest to drugi odcinek, ale może być tak, moi drodzy, że ta seria nie zostanie dokończona, niestety. Nie zostanie dokończona, mam nadzieję, oczywiście będę powtarzał te segmenty ile mogę, zabezpieczę się save'ami, tak aby nie zniszczyć swojego save'a, ale nie wiem ile mi starczy energii. Ta gra ma prowadzić do tego, że... Come, add something for the Sarentu, just as our ancestors did. Ta gra ma prowadzić do tego, że się odprężasz i że daje ci jakąś tam satysfakcję. Jeżeli non-stop będę musiał powtarzać pod nagrywki pewne sekwencje... Sorry, Winnetu. YouTube to... This reminds me of kin stories. Other paintings like this across the plains, celebrating past games.
He has many strange stories. Always kept me entertained, despite my burden. It's beautiful, Ritnella. You know, Minan called you Artsahik. She did? I'm trying to follow her teachings. We all see it. I'm surprised Delan isn't here. He spent so long mixing paint. I thought he'd want to see the result. He was with Kin, last I saw, near the Zakru. The boy seems a little nervous around them. He may need saving. No, YouTube to pasja, nie obowiązek, także sami rozumiecie. No na razie nie mówię nie. Poinformuję was, jak będą naprawdę problemy z tą grą. Dobra, teraz tak, my musimy się udać tutaj do Taylana, zobaczyć, pogadać, takie tam. Ewentualnie też ja gdzieś tam powiedziałem, że będą codziennie, taki był plan, że to będą codziennie odcinki. Jeżeli będzie jakieś opóźnienie, to wiedzcie, że to właśnie o to chodzi. Did I just hear you say you want to move a Zakru? No, I mean not really. I've been trying out cheese with Kin. It's really good. The boy has an excellent palate. And he said I should try the mature cheese the Zeswa store in the caves. But there's a Zakru in the way. Don't laugh at me. They are huge. It's true. Little Nopsy is not so little anymore. I'm not laughing. I get it. And I'll get the cheese. Problem solved, young Taylan. You will live to fight another day. Come, join the clans by the fire. Zakru to są święte zwierzęta tutaj naszych awatarów. Time to just move Zakru. Tak, i oni naprawdę ich bardzo cenią. Ja pamiętam w poprzednim w podstawie było takie zadanie, gdzie niestety pożegnaliśmy jednego Zakru i to było mega. Hey there. Nopsy, right? Can I get past you? Mega dołujące. Nocy, spokojnie. Thank you, Nopsy. Dziękuję, Nopsy. Widzę cię. Dobra, to teraz tak, możemy iść do jaskini. Oczywiście tutaj nie będę. Pięknie. Troszkę sobie ponurkujemy. Co ja taki zmęczony jestem? Przestań. Nie, może nie. O tak. Bang. Idziemy na górę. Wiem już co zrobić, bo tutaj po raz pierwszy zginąłem. Nie pytajcie jak, bo. Okay, Taylan. Hope this is the right one. Po prostu sam nie wiem jak do tego doszło, nie? To się śmiałem, pamiętam, że drugi odcinek, początek, ja już zginąłem, nie? Ale dobra, z racji, że nagrywam jeszcze raz, to zobaczymy. Mam nadzieję, że tym razem mi nie zresetuje systemu. Anufi told him to go, of course. He was banished from the clan. Cut off from everyone, even from Ewa. I feel a little sorry for him, I think. Then I am a poor storyteller. No dobra. Wiem o kim mowa, ale wam nie będę w żaden sposób spoilerował. Poczekajcie, bo tutaj coś mamy przede wszystkim. Sakwa lecznicza jest pełna. No dobra, okej. To nie będę kombinował. A dire horse is only as good as its rider. Herbaty tam z wysoka nie wziąłem, no ale dobra. Tam był.
Ach, zobaczymy. Najwyżej wrócę tam. Boom! There was a huge flash of light, too bright to see. They covered our eyes, hugged each other close, and then. Poczekamy, co Rinello do ten powie. I opened my eyes slowly and saw. W Avatarze piękne jest to, że żyje też otoczenie i warto czasami się zatrzymać. Posłuchać. You got it. And the Zakru moved with no trouble. They really are gentle. You should get to know them. I'll try. Later. Maybe. Right now I want to hang out here and listen to people's stories. And share some of your own. I heard young Rinella weaving tales already. Come, let us enjoy the fire, my friends. Tonight we are all one clan, but tomorrow all competitors. Susul and I will be cheering you on from our camp if you want to say hello. When do the games start? At dawn. Anufi is preparing the champions in the main tent if you wish to join in. Oczywiście, że chcę dołączyć. Now, this is surely our most special cheese. Tangy and rich. You and your friends will be thinking about it for days. Ooh, and the dreams you will have. I might try riding a dire horse. Dobra, to ty sobie na mrocznym koniu polecisz, a teraz tak. My musimy się... Oj, panie kolego. My musimy się udać w sumie niedaleko, tutaj, gdy idą Zakru. Tutaj, tu już nie dałem rady tak jakby nagrać, bo tu mnie wywaliło, więc to będzie bardzo dobra... Tam. To będzie bardzo dobry wyznacznik tego, czy się uda, czy nie. Kurde, ale nie lubię tego... takiego poczucia, że... Może mi za chwilę komputer się wyłączyć. To nie jest za fajne. To jest wina Avatara, zdecydowanie. You have prevailed in war, but there are no foes to defeat here, only friends. Still, they will test you. May these colors remind your heart of its courage. Lucas, he was cast out. I led by your side, Anufi. Yet now I forage for scraps. I have wandered far beyond our forest, hoping for a shared campfire or mere cinders to chase away this unbearable loneliness. Yet none in the clans will have me. Do the games not call us together to set aside all quarrels? Mukasa, your absence weighs heavily on my heart. But your betrayal weighs heavier. You chose to smear my hands with the blood that stained your own. I was betraying myself! Demon, you have shed your false skin. Zostaw ją. But you were a Ladubin, lurking in the grass, just waiting for your chance to strike. What are you waiting for now? My mistakes. A fight won't help you here. This human tore you from your mother's arms and you defend her? Tak. Solitude has taught you nothing, Mukasa. Our quarrel is not one the games can reconcile. No to faktycznie niczego się nie nauczy, moi drodzy. Niestety. I will make sure he leaves. No, Satni, it is not for us to say. He has no right to be here. The Zeswa, then, they will tell him to go. This is a time of celebration. I will not ruin it. He already has.
Nie zrobił. Generalnie za bardzo, nie wiem. Ten gościu jest śliski, to jest prawda, ale... You kept the peace in there, a true diplomat. Powinniśmy się bawić tu. Is Mokasa going to stay for the games? Would you have him stay? The games are for all. It is not my decision. He has no place here. After all that he... Satne, please. This is not something to rush. Maybe Satne is right. There is wisdom in understanding not only what action to take, but also when to take it. The games are about to begin. You should join the others for the first race. Take heart and honor this moment, as your people once did. Ekscytuję się na myśl o tych zawodach, aczkolwiek bardziej mnie interesuje inna rzecz. Ja wiem, że się coś spierdzieli. Ja wiem. I mam nadzieję, że wątek fabularny tutaj naprawdę... Ritnella, Belan, you there? I was just saying hi to Nopsi. Ritnella's with Satne. Do you want me to get her? She's heard then. Heard what? Nopsi, shush! Please! Mokasa, he showed up at the games tent. Mokasa? But why? Does he want to join the games? He can, right? I think he's just lonely. Maybe he saw this as a chance to be... Dobra, gdzie my musimy podejść, podlecieć? Czekaj, ta... A, tutaj. Even if those people hate him, I don't know if being hated is better than being lonely. Did Mokasa say how he knew the games were happening? He could have overheard people talking about them. All the clans were invited. Because if he heard, all on his own, then maybe not. Daylan. I know. You think he wants to stay away from us. But maybe he's lost. Maybe he doesn't know how to find us. Sotlek couldn't find him. Sotlek. If he can't, that means Nor staying hidden on purpose. At least for now. But maybe not forever. I guess you're right. He'd love the games, I think. I just hope he's okay. Wherever he is. Ja to będę powtarzał chyba z 50 razy w przeciągu tej serii, ale ja uwielbiam Far Cry'e, a Far Cry taki w świecie Avatara to jest coś pięknego. I ta muzyka, za którą prawa autorskie się posypią, ale będzie nawalone reklam pewnie, ale to nie moja wina. This is not my fault. Dobra, dolecieliśmy. Ale teraz tak, ja sobie tutaj zsiądę. Bang. Szlak łucznika. Stolek. You would see nothing but dust if you were to follow me. Dust from you hitting the ground. Fall of Diahos a lot, do you? Perhaps a blindfold is not the answer. Przekomarzają się, zdecydowanie. Dobra, skończyli przekomarzać się, więc mogę podejść. What kind of game is this? A race, warrior. Can you glide like the winds are? Or will you freeze up like a frightened wuwuk? Do not listen to her. Have fun with it. You would say that. You could not beat my speed. You may be faster, but I scored more targets. Which is more important? A quick shot or a true shot? It is a race, Sotle. Speed is the point. So you have to race around the track on Dire Horse and shoot targets? Too much for you? The targets are not necessary. But hitting them allows you extra time. That is important. Only if you are slow. Sivako!
Okej, może być jedno i drugie, czyli mogę być szybki i jednocześnie jeszcze zwiększać sobie możliwości czasowe. Jezu, coś czuję, że będę to powtarzał, bez kitu. To może być takie zadanie dla mnie za duże. Dobra, jest zapisywanie. Pokaż sterowanie mrocznym koniem. No nie, no to mnie... O goddammit! What the fuck? Albo ja muszę... Mówiłem? Och ty w życiu. Oczywiście. Czy ja muszę na to w ogóle? Chyba nie muszę. Będę gorszy niż Solek i ten. Dobra, minuta 44. Nie jest źle. Jeszcze może jak celnie bym to zrobił, dawaj! Jezus Maria, nie mam już staminy. Minuta 22, no to ja chyba najgorzej, nie? Chyba tak. A little slow, but you were successful. Race again whenever you like. Make a name for yourself among the champions. I am off to try the other games. Sole, let us see if you climb as slowly as you ride. Jezus Maria. We should sit down with some zanke. Are you busy? I expect you're busy with the games. But are you? Are you okay, Daylan? I think so. Could you come to me, please? I'm a short ride from the camp. Wait, did you ride a dire horse? I'm on my way. O, panie kolego, to ja muszę takie coś zobaczyć. Ale najpierw... dobra, to jest tak, zadania. Łamacze niebios. Wielkie zawody. Zawody to jest zadanie główne. Natomiast te zadanka to są wątki poboczne. I teraz tak, szlak mistrza, Nessie wspomniał, że mogę spróbować swoich sił także w innych zawodach. Wspomnienia na kamieniu, spotka się ten. Ale chyba, wiecie co, ja, tak, zobaczę gdzie on jest tutaj. My sobie lecimy do Taylana. Zawody zostawię, o panie. Zawody zostawię i skupię się głównie na... wątku fabularnym, głównym. Wątek fabularny może być główny, nie może być poboczny. Chociaż. Dobra, cyk.
Panie kolego, gdzie jesteś? Czekaj, tutaj 40 metrów widzę, słyszę. Dobra, czyli muszę tak, 100 tam i w tamtym kierunku. Dobra, widzimy. Udajmy się zatem do Taylana. Zawody zrobimy. Tylko jeśli chodzi o takie poboczne questy, tutaj chcę sobie to zostawić bardziej tak po środku. Po środku. Za pierwszego dnia, może nie, dobra, pierwszy dzień to jest dzisiaj, ale myślę, że drugiego, trzeciego dnia będą już pierwsze informacje na temat tego, jak długie jest to DLC. Ja też w związku z tym będę w stanie sobie rozplanować w pewien sposób publikację, bo może się okaże, że to nie ma sensu publikować codziennie. Till next time. Chyba, że będziecie tak oglądać tłumnie. O dziwo. Na moim kanale. Nie wiem, zobaczymy. And who is this brave Zeswa warrior? Very funny. I don't know how you all ride so easily. You get used to it. How was your first bonding with the dire horse? Exciting. Feeling her heartbeat, her feet on the grass. I don't know if it was because I was scared or she was scared, but together we were both really scared. I think I'll walk back. The second time is easier. What brought you out here anyway? Oh, I'm looking for something. I mean, I've found something. Well, actually, it's both. You know how some of our equipment is really old and finding replacement parts can be tricky? So while we're here, I thought I would look for working tech, and I picked up a radio signal from this base. It's our best shot so far. Could you check it out for me while I scan for more signals? You're not going in yourself? Maybe not this time. Ma strasznie strasznie małą wiarę we własne umiejętności, wiecie? Everyone's mad that Mokasa's at the games. It's kind of weird. Rinella says we shouldn't talk to him. I don't want to talk to him anyway. He's a bit scary. Even though I don't know, I feel kind of sorry for him, too. But Rinella says it's not just about what he did to Anufi and to us. It's that he never owned up to his mistakes. She says he should have known better. But I did know better. I knew it was wrong, talking to Director Mercer on my walkie. But I liked how he saw me. I was special. Everyone here treats me like I didn't understand what I was doing. Sometimes I wish they'd just yell at me. Instead, they're nice. Oh, poor Taylan. He fell for Mercer's lies. It just makes me feel worse. Like the biggest fake of all time. Taylan, I'm at the base now. What am I looking for? Any cool tech, really. I'm still picking up a signal, which means there's working radio equipment there. Are you sure the signal comes from here? It's really overgrown and rusted. Yes, definitely. I am 90%... Well, no, I am 73% sure the signal is from there. Anything still working will be inside. Is there external power? If there is, you can get the doors open. I'll take a look around. Powiem wam, to co teraz słyszeliśmy, nie? To generalnie jest bardzo, ale to bardzo prosta droga do tego, żeby on po prostu był... Maybe it's linked to... Okej, standardowo... Completely charred. No tak, i to pewnie jest z tym powiązane. Och ty, w życiu. No nie wierzę. No. Okay. That's not it. No. Dobra, czyli jeżeli to nie jest to, to to można powiązać tylko z tym.
A fire started here, somehow. Dobra, sprawdźcie poszczoną placówkę. Mam nadzieję, że Taylan znowu nie będzie... I wonder if... Poszukajmy czegoś, co pozwoli... Tam. Dobra. To idziemy tu. That broken cabling. It short-circuited everything. Taylan, it looks like some damaged cables shorted out and started a fire. That blew up a fuel tank. There must have been electricity to start the fire. Oh, then you can probably reset the fuses and get the external doors working. You might need Sid to find the relay. Dobra, czyli tak, piąteczka, Sid. Gdzie jest ten Sid? Zasilanie, aby otworzyć drzwi. A, okej, dobra. Już widzę, w którym miejscu mam się udać. W ogóle tu mamy coś... Amunicję mamy pełną. Tutaj mamy możliwość. Dobra, cyk. Teraz tak, jakbyście nie wiedzieli, co robię, bo na przykład nie graliście nigdy w Avatara, to w tym momencie hakuję. Taylan, you were right. I've got the power on, but the base is really overgrown. Maybe that's good. If nothing can get inside, then maybe nothing's been touched. Oh, you might find some cross. No dobra. Zatem udajmy się do środka. Aczkolwiek chwila, moment. To jest te parzące podziewie. Jesteś w obszarze poszukiwania. Wejdź do opuszczonej placówki ZPZ. Wiecie co? Tutaj. Dobra. Dobra, muszą być... Czekaj, to się dotykało, czy nie? Tak, to się dotykało. To się dotykało... Gdzie jeszcze to jest? Tam. Z drugiej strony pewnie jeszcze będzie, a ja po prostu nie zauważyłem. Chociaż... To jest to badziewie, którego nie chcę. Dobra, idźmy wzdłuż tych... pnączy. Bo podejrzewam, że gdzieś tu jest jeszcze jeden taki duży do dotknięcia. Goddammit. Nie. The hell. Za Chiny Ludowe, nie wiem jak to otworzyć. Idę niby tutaj, idę tu. Dobra, i idę tam na górę. Sam powiedziałem przed chwilą, że muszę iść zgodnie z tymi... To tam na górze gdzieś jest? Dojrzewam, że tak, ale... Czy gra by mi kazała tak wysoko podejść? O, może i tak. Czekajcie, bo tutaj w ogóle coś mam. Skrzynunia.
Tak, skrzynunia, weźmy sobie to. Tak, pana amunicję. O, jest! To wielkie, dobra. No, dotknij. Pięknie. Czy jeszcze? Chyba... Kurde. Tutaj zginę, jak spadnę. Sprawdźmy. Tu. Tu, później idzie tutaj. Później idzie tu, później wraca. Nie. Nie, no tak, dobrze. To jest to samo. Czyli zakładam, że te dwie wystarczyły. Bo już to zniknęło. Zedwu. Dobra, tu jest jeszcze to badziewie. Na szczycie. No teraz mi to mówisz. Teraz mi to mówisz, kolego sympatyczny. Ale dobra. Nie jest źle, weszliśmy do środka. Nie widzę wrogów. Viper wolves. Feral. No nie. Patrz. No jak? Pięknie. Znaczy no pięknie nie było, ale wiecie o co chodzi. Dobra. Ciężkie strzały myśliwskie. Zbierzmy to wszystko. Muszę sobie przypomnieć sterowanie. A w zasadzie... O, modyfikacja głowy. Dobra, zobaczymy. A w zasadzie celowanie. Dobra, gdzieś tu powinno być jakieś przejście niżej, nie? Wejdźmy tutaj. No tak, ewidentnie tutaj mi pokazuje, ale jak się tam dostać? Tutaj może? Nie, sakwa lecznicza. Tu jakieś przejście? Nie. Czy wy widzicie możliwość przejścia? No raczej nie. Tu? No, panie kolego. Tak, to my się nie będziemy bawić. Drzwi tam się, kurczę, tak średnio chcę otworzyć. Przeszukajmy, nie możemy. Dylan, this place is wrecked. I don't think I'll find anything useful here. Can you keep looking? This definitely is signal. Dobra, tędy też nie przejdę. Albo i przejdę, tylko że jestem ślepy. Co jest bardzo prawdopodobne, tak jak mówię tutaj. Nie mam żadnej interakcji. Tu też nie.
Piąteczka. Nie. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Tu też nic nie zrobię. Że po prostu próbuję tędy przejść, co? Czy nie? No nie, no bo tędy przyszedłem. Tego nie rozwalę. Ewidentnie trzeba przejść tu. Czy ja czegoś nie widzę? To jest bardzo prawdopodobne, ale... Serio, no nie mam żadnej nie mam możliwości nic tu nacisnąć. Nawet nic mi nie podświetla, żeby to móc wysadzić czy coś. To też nie. Dobra. Można i tak. Dlatego właśnie powiedziałem, że ta gra może być w moim wykonaniu bardzo długo, ta seria. Pyk. Dobra, nic więcej nie ma tutaj. Idziemy na dół, nie? Idziemy na dół, płyniemy dalej. Takie oczywiste to było, no takie oczywiste. Okej. Kaylan, I'm stuck. I think there's a route deeper into the base, but there's a big underwater rotor that's blocking my way. A rotor? I wonder what that's for. Kaylan, any idea how to turn it off? The wiring in that building hasn't been used in a while. Must have lots of dead circuits. I'm sure Sid could reroute the power. Dobra, tam mamy jakąś skrzynę, nie? Tu też jakąś skrzynę, nie? Piąteczka. Tego nie zrobię. Dobra, to mogę przekazać. Tą moc mogę przekazać. Tak mi się wydaje. Okej, teraz tam dałem, ale tu nie mogę nic zrobić, tak? No tak, bo tutaj siebie zablokowałem. Dobra. Czyli nic mi to nie daje. Idę stąd. Otwieram teraz te drzwi. Skrzynunia. Naprawmy. Pięknie. Mamy dodatkową moc. Uno momento. Tu mamy jeszcze drzwi i tam mamy jeszcze drzwi. Dobra. Spróbujmy teraz przekazać moc dalej. To mnie poprowadziło tutaj. Ale tutaj coś mi nie działa. Czyli musiałbym... przekazać to... później. Przekazać to... A to mi co dało?
Tu. Dobra, teraz możemy... Teraz możemy to zniszczyć. I dzięki temu, jak już sobie to otworzę... I przekieruję... Tu... To dlaczego to nie działa? O właśnie. I teraz to działa. To działa tu. To przekierowujemy. I mamy zasilanie tu. Pięknie. Mamy wszystko, co nam było potrzeba. Tak. Bo to zaczęło działać, więc zobaczmy teraz. Okej, dalej to nie działa. Dalej to nie działa, dobra, czyli trzeba to wyłączyć jednak na amen. 47 minut, dobrze. Odcinki muszą być długie. Panie kolego, to jest tak. Gdzie bym potrzebował tak naprawdę ten prąd? Tutaj chyba, nie? Wtedy bym miał tak jakby możliwość... Nie, no to mi zdecydowanie nic nie daje. To mi tam otwiera tylko drogę. Pierdziele. Tu też nie ma prądu, bo pewnie stamtąd nie ma dojścia. Tutaj mi to nic nie... That's done something. No! Daliśmy radę. Daliśmy radę, nie bez problemu. Ale spok. Syk. Te włączające się światła są, kurde, nieciekawe, no. Dobra, tu nic nie ma. Czy ja mam użyć windy? Dobra, ewidentnie mam użyć windy. Ja nawet bym powiedział, że to bardziej włas.
który zaprowadzi mnie pewnie dalej. Ła! Tu. Dobra. Jeszcze raz grzyb. W górę. Pięknie. Teraz tu. Tu coś mamy. Oczywiście, że tak. Cyk. Kurde, niech będzie już ten autosave. Ej, chciałbym... O, właśnie, przeszedłem, dobra. I teraz tutaj, cyk. Przeładujmy. Daylan, I found something. Is it crossband modulators? It looks like working computers. Maybe you picked up that signal from them. I'll take a look. Skrzynunia, to mnie najbardziej... Sakwa na amunicję. Okej, okay, piąteczka. Tu. Automatyczne ukończenie, nie będę się bawił tutaj. Surveillance confirms that multiple targets of interest are present at the Zakru migration camp. The residing clans appear to be holding some kind of games event. Targets of interest, a new feat. Sahik and de facto leader of the Kamateri. Previous contact established via previous executive vice president John Mercer. Dr. Alma Cortez, RDA defector, former administrator of TAP, a high intelligence priority. Are we sure someone's gotten here? Something is after the boss says we shut down until we find out who. They're here! Hey, boo! I've been itching to get some blood on this shield, and I guess you got lucky. Nie, naprawdę zaczyna się. Ale to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. Rozbudzamy wasze apetyty na więcej. Tylko następne odcinki już będą krótsze. Ten jakoś tak wyszedł. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.